na początku, kiedy się zastanawiałam, jaka ma być sztuka, jakie ma cele, co ma przekazać, to mi się wydawało, że ma być po prostu prawdziwa do złudzenia. Mówię teraz o podobieństwie. Czyli na przykład mając przed sobą pejzaż, musimy go oddać na płótnie tak, żeby odbiorca, który to widzi, żeby stracił na chwilę orientację i nie mógł zrozumieć, czy to jest zdjęcie, czy to jest obraz namalowany. I do tego dążyłam. Stawiałam sobie na parapecie kwiatki, żółte na przykład, w ciemno-niebieskim jakimś tam dzbanku. I pracowałam nad tym, żeby na płótnie były dokładnie takie kwiatki, tyle samo tych kwiatuszków i żeby ten dzbanek był okrągły i błyszczący, a kwiatuszki matowe. A z tyłu okna, a za oknem pejzaż. I strasznie mnie cieszyła każda moja pierwsza, z tych pierwszych, nie wiem już ile lat temu, ale sporo. Jak mi coś wychodziło, to byłam tak szczęśliwa. I mi się wydawało, że słusznie robię, że jestem na dobrej drodze. Potem doszłam do wniosku, że nie, to nie o to chodzi. Już był kolejny etap. Po prostu wtedy już myślałam, że nie, że kogo interesuje to, czy to jest prawdziwe, czy nie. Przecież to nie jest zdjęcie, aparaty są od zdjęć, a my mamy inne powołanie. A jakie? No, żeby było pięknie i harmonijnie i żeby odbiorca, dla którego to robimy, żeby miał poczucie harmonii, takiej stabilizacji, żeby po prostu poczuł się dobrze, czyli taka jakby terapia. Człowiek kupuje obraz, żeby dobrze się czuć, żeby powiesić to w swoim domu i żeby ten obraz harmonizował powietrze. Następny etap, kiedy się rozczarowałam też w tym, pomyślałam sobie, no nie, no to można kupić sobie po prostu bukiet żywych kwiatów. Wtedy zaczęłam malować taką serię smutnych obrazów. Dla mnie autentyczność zawsze się kojarzyła ze smutkiem. Następny etap, pomyślałam sobie, że nie, że trzeba obraz nie malować, tylko go budować jako rzeźbiarz za pomocą światła i cienia. I jak uzyskasz tą granicę pomiędzy światłem a cieniem, ten taki próg, kiedy się jedno z drugim łamie, no to to już o to chodzi. Mogę coś rozmyślać, ale nie mogę stwierdzać. I to, nad czym teraz pracuję, to właśnie to, co sama przeżywam, też przeżywam w swoim prywatnym życiu. Taka całkowita zmiana we mnie, w moim wnętrzu, ona się odbija na obrazach, ponieważ ja zaczęłam malować pytania. Ja już nie chcę malować obrazów, które są zrozumiałe. To mnie przestało, jeśli można tak się wyrazić, przestało mnie to bawić. Najważniejsza rzecz, do której dorosłam, mówię o tym momencie, o dzisiejszym dniu, bo na pewno za miesiąc będzie też inaczej, to jest to, że ja zrozumiałam, że tak naprawdę ja nic nie wiem i ja nie umiem sobie odpowiedzieć na te pytania. Że pytań mam coraz więcej niż odpowiedzi. Ja nie chcę malować leżącej kobiety, która po prostu leży. No ona jest piękna. To ciało modelki jest młode i takie promienne, ja nie wiem jeszcze jak opisać, no to jest naprawdę piękno samo w sobie, ale chciałabym jeszcze wyrazić tym jej stan wewnętrzny, na przykład, no teraz tak po prostu abstrahując, można namalować portret po prostu, a można namalować jego współprofilu od spodu z innej perspektywy, na jednym płótnie można namalować jedną twarz, tą samą, małą i dużą, albo jedno oko ogromne, i zadać pytanie, bo najczęściej maluję nie z głowy. Ja nie wyobrażam sobie kogoś abstrakcyjnego, tylko to jest konkretna osoba. Nie potrafię jeszcze malować abstrakcyjnie. Może to tam za ileś lat przyjdzie to do mnie. I ja już jestem gotowa na wszystkie doznania, bo to mnie bardzo ciekawi. Bo kiedyś, jeśli mi się wydawało, że jestem na jakiejś drodze, no to ja mam rację. A teraz wiem, że to, gdzie ja jestem w tej chwili, to jest tylko etap. I jestem nawet zaintrygowana, a cóż będzie dalej?
No i właśnie wiele osób myśli sobie, że och, ta Olga, to ona wstaje rano z tym pędzlem, już śpi z tym pędzlem i szykuje się, kiedy nadejdzie ranek, żeby szybko wystrzelić i pobiec i namalować wszystkie obrazy świata. Ale to tak nie jest. Ostatnio spędziłam bardzo fajny czas, bo miałam nieograniczony dostęp do farb, do pędzli, przestrzeń była ogromna, płótna były ogromne, ich było dużo, a nawet miałam żywą modelkę, nawet dwie. I po prostu zawrót głowy od szczęścia, ale w którymś momencie zrozumiałam, że ja chcę stamtąd uciekać z takiego malarskiego raju. Uciekać, bo rano wstaję, są te duże obrazy, które już czyhają na mnie w każdym kącie, wszędzie i idę spać i to samo widzę przez sobą i właśnie pomyślałam sobie, trzeba coś zmienić, bo tak dłużej nie potrafię, więc to nie jest tak, że... Nie, no ja się cieszę, bo jestem szczęśliwym człowiekiem, że ja mam możliwość. Dobrze się czuć. Bardzo fajny czas. Malarskiego raju. Za pomocą świata. Ten obraz harmonizował powietrze. Taki, jak to się nazywa? Yin-dzyń? Yin-yang? Nie. Się nazywa... Dobra, zapomniałam. Nie, takie dzwoneczki. Weszłaś już w taki tryb, że to zdyscyplinowało twoje życie i poddało rytm życia, jest poddany malowaniu. Ojejku. No to nie będzie ode mnie. No ale mi chodzi o to, że nie musisz powiedzieć mojego zdania, tylko że tak naprawdę to wygląda, że ty stajesz i malujesz. Każdego dnia malujesz. Bo to nieprawda, bo ja czasami dostaję p*** od malowania.